bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem z tak zaszczytną misją wręczenia nagrody państwowej orderu za zasługi księdzu Andrzejowi Augustyńskiego, orderu, który został przyznany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego za jego działalność wolonterską, humanitarną i pomocy ludziom, ale przede wszystkim oczywiście wsparcia współpracy ukraińsko-polskiej. Jestem bardzo wdzięczny, nie tylko ja, ale przede wszystkim Ukraina za to, że Siemacha i prezes, ksiądz Andrzej Augustyński pomaga naszym wojskowym i rodzinom naszych wojskowych, którzy przyjeżdżają na rehabilitację do Podporyszewa po bardzo ciężkiej pracy na wojnie, na froncie, pomagając tym ludziom, którzy zginęli, rodzinom i potrzebują takiego trochę oddechu moralnego, ale też wsparcia, które dostają tu. Z wielką radością mogę powiedzieć, że na skutek naszych wspólnych przygód z księdzem Andrzejem wymieniliśmy się swoimi życiowymi pasjami, fascynacjami i wspólnie zaczęliśmy pracować na rzecz Ukrainy. Myślę, że całość tych wspólnych przygód, tych wspólnych doświadczeń zaowocowała takim pełnym przekonaniem księdza Andrzeja do tego, że należy się w pełni otworzyć i otworzyć swoje serce dla Ukrainy. I dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w ośrodkach Siemachy codziennie spędza czas już kilkaset dzieci ukraińskich. To jest już naprawdę efekt skali, ale z radością mówię o tym, że jest to też efekt tych 6 lat wspólnej pracy i jestem przekonany, że ta skala będzie się zwiększać, które będą spędzać czas, wolny czas po szkole w placówkach Siemachy, będzie coraz większa. Wieloletnia współpraca, mnóstwo fajnych wspólnych rzeczy zrobionych, ale w zasadzie cała ta nasza współpraca krąży wokół dzieci i muzyki. Współorganizowaliśmy przez wiele lat wieczory kolęd i na tych wieczorach występowali artyści z naszego kręgu firmy, ale też powstała inicjatywa stworzenia studia nagraniowego tutaj w Podporyszowie i wyposażenia jego dalszej pracy, wspomagania nauczycieli, organizacji warsztatów. Regularnie przyjeżdżają nasi artyści do Podporyszowa i się spotykają. Dzisiaj patrzę też na moją przygodę z Ukrainą jako przygodę z jej obywatelami. Mówiąc przygoda, żachnąłem się, prawdę powiedziawszy, i nie wiem, czy to właściwe słowo, bo przecież nie jestem podróżnikiem, tylko raczej działaczem społecznym, kimś, kto natrafiając na okazję, aby komuś pomóc, z nich korzysta. I tak było wtedy, w 1992 roku, ściśle mówiąc w 1992 roku, kiedy pojechałem na Ukrainę, można by powiedzieć, z misją dyplomatyczną, jako bardzo młody ksiądz. I w efekcie tej wizyty i zadzierżgnięciu przyjaźni z lekarzem Anatolijem Poliakowem, który leczył dzieci w Czarnobylu, udało mi się wysłać lek dla dwojga umierających dzieci, który pozyskałem dzięki moim przyjaźniom, to także podkreślam, bo bez tego by to nie było możliwe, ze Stanami Zjednoczonymi czy z ludźmi, którzy mieszkali w Nowym Jorku i chcieli po prostu ten lek kupić. Ten lek przesłaliśmy, nie bez kłopotów, lek został zaaplikowany i dwoje dzieci przeżyło. Więc powiedziałem to dzisiaj publicznie, odbierając odznaczenie, że z jednej strony mam poczucie, że ono mi się nie należy, bo nie zrobiłem aż tak wiele, żeby zostać dostrzeżonym przez państwo ukraińskie i prezydenta Ukrainy, ale z drugiej strony, jeśli wziąłem udział w uratowaniu dwójki dzieci, to jak to mówią nasi starsi bracia w wierze, czyli Żydzi, że jeśli uratujesz jednego człowieka, to tak jakbyś uratował cały świat. Więc jeśli wziąłem udział w ratowaniu dwójki dzieci, to znaczy, że uratowałem świat, a nawet dwa światy. Więc w jakim sensie poczułem, że mam prawo właśnie z tego powodu to odznaczenie odebrać.